24 godziny w kolorze czarnym. Zaczynamy! Od makijażu. I tym makijażem to ja was chyba zaskoczę. I gotowy! To teraz jeszcze ciuszki. Opaska. I strój. Wybieg mody. Moja czarna stylizacja, chociaż te kapetki trochę mi nie pasują. Sekunda. O, wygląda tak. Sukieneczka czarnej rajstopki i takie malutkie cukinki, dzieciki. Do tego czarna opaska, włoski i makijaż. Właśnie! Jeszcze przydałaby mi się czarna szminka, ale może ją znajdziemy na mieście, Kitek. Lecimy na miasto? Nie. Na fizycznie odcienka, bo bym coś z chęcią już zjadła. Kitek. Kici. Słuchajcie, mega się przygotowałam do tego challenge'u, bo wydaje mi się, że naprawdę może być ciekawy, ale jest ciężki. Bo czarny kolor jest taki mniej spotykany. Na śniadanko znalazłam makaron, ponieważ wszystkie restauracje, które podają coś czarnego, są w tym momencie zamknięte. O, właśnie mi burczy w brzuchu. Ale burczy! Czarny makaron, który ja muszę mieć zawsze słodkie śniadanie. Koniecznie napiszcie w komentarzu team słodkie czy team słone śniadanie. Jestem zawsze team słodkie. Słone. No wiem. Ja sobie do tego kupiłam drzemik. Mało tego, mam jakieś takie morwę czarną suszoną. Jest czarna, tak? Z napojami jest najmniejszy problem. Wszystkie napoje są najprostsze, ponieważ czarna kawka, czarna herbata, Coca-Cola, wszystko jest czarne, więc mega sztosik. Dobra, zaczynamy od ugotowania makaronu. Mufinka, gotuję sobie jedzonko. A wy widzieliście coś takiego? To jest woda w czarnym kolorze. Rozumiecie? To jest woda. Jeszcze nie zdradzę. Nasz makaronik, zobaczcie tylko, jak on wygląda. Wiecie, czym jest barwiony? Kałamarnicą! Atramentem z kałamarnicy, więc sztosik w sumie. Ugotuję go więcej, ponieważ Kitek też robi ten challenge. On oczywiście sobie przygotuje pewnie to na słono, ale wszystko macie u niego, więc ja nie zdradzam. Właśnie, jeśli z tego filmu przyjdziecie na challenge Kitka, koniecznie napiszcie kałamarnica. Matko, jak to dziwnie wygląda. Jak takie patyczki zapachowe, no nie? Te, jak to są, jak to się nazywa? No to się podpala. No ty mówię, a kadzidełka? Kadzidełka. To też w sumie. Dobra, ja go teraz ugotuję i zaraz do was wracam. Czy woda będzie czarna po nim? Nie. Czyli nie barwi wody. No to co? Winiemy to tym. Pamiętaj, że połowa dla mnie. No dobrze, reszta jeszcze jest dla ciebie, proszę bardzo. O matko, ale on dziwny, ej. Czarne jedzenie nie wiem, czy będzie apetyczne. No okej. Okay, mi się podoba. Reszta dla Kitka, więc to może już zostawiam. Biorę sobie czarny drzemik z czarnej porzeczki. O matko, uwielbiam drzemy. Co prawda nie mojego dziadka, ale musiałam sobie jakoś radzić. Damy tak, o, takie coś później. Nic nie widać. No to chyba o to chodzi w dzisiejszym challenge'u. I posypiemy to naszą morwą. Naszą posypą. Jaki to jest marwy. Dziwnie to wygląda. Nie wiem, czy ją jadłam kiedyś. Bio. Bo nie bujny. Ocena. Tak tyle lepszej rodzynki. 2/10. No. Rodzynki lepsze, ale to jest chyba zdrowsze, chociaż nie jestem pewna. Ja się nie znam. No też nie. Jedzonko gotowe mówisz? Tak. Bo jedzonko gotowe. Kładziemy go tutaj. Tego czarna kawka. Tutaj mamy moje śniadanko, wygląda dziwnie, a tutaj mamy podusię kitkową, czarną podusię kitkową z naszego sklepu fiki.pl. O, i mam czarny kubeczek, co wartu, Kitek będzie miał swój, ja zabieram się za jedzonka. Zdałam sobie sprawę, że jak dzisiaj się ubrudzę czymś z jedzenia, to nie będzie widać. A jeśli chcecie dołączyć do najsłodszego, tak słodkiego jak moje dzisiejsze śniadanko, filmu na całym YouTubie Muffinek Anny, to koniecznie upewnijcie się, że macie przycisk subskrybuj kliknięty. A ja zapraszam was też w wcześniejsze challenge, czyli fioletowy, różowy i zielony, wszystko macie w proponowanych, ale oczywiście po tym filmie. Teraz wielki test mojego śniadanka. Dobra, wymieszajmy to z tym i zobaczmy, czy to w ogóle jest jadalne. Atrament ośmiornicy. Jak zwykły makaron z drzemem. Szybka wtopa, bo to jest złote, a ja mam czarne pałeczki przecież, więc teraz po prostu skończę resztę pałeczkami. O nie, nie wylatę mi z tego. Jedzonko zjedzone i szybko przetestujemy sobie czarną wodę. Widzieliście, że coś takiego istnieje? Wygląda trochę jak Coca-Cola. Niby jest napisane, że jest to bez cukru, bez barwników, bez konserwantów. No to czemu to tak wygląda? Z błotem! Trochę mnie to przeraża. Szczerze, odrzuca mnie to, żeby to spróbować. A jak bez barwników? No nie wiem! Więcej niż woda. Ugaś pragnienie. I schłodzone. Jest schłodzone? Nie. Niby nie pachnie. Dawaj, łyczek. Jak woda, ale nie woda. Co? Daj mi to spróbować! I ponieważ po czarnym jedzonku dość sporo będę musiała myć zęby, stwierdziłam, że kupię czarne szczoteczki i czarną pastę do zębów. Nie ma za co, Kitek, masz nawet swoją. I słuchajcie, ona jest czarno-różowa, Blackpink normalnie. Otwieramy i je przetestujemy. Ja nie lubię otwierać szczoteczek do zębów. Ja mam różową. Twoja będzie u ciebie. Okej, okay, mamy czarną pastę i teraz zobaczmy. Czekajcie, może najpierw to umyjemy. Ojej, ona faktycznie jest czarna! Tak, jest czarna, udało się, już się strasznie.
skończyłam. No to co, myjemy ząbki, panowie? Suszymy ząbki, panowie. Myjemy w tym momencie. Ale miętowa, taka dziwna. Jest smaczna jest. My najbardziej zawsze odpowiada dziecięca. Co chciałaś? No chodź. Dobra, moje Hugo Boss czarne perfumki. Proszę bardzo. Co ci tak powoli się zbieramy? No, lecimy na czarne jedzonko. Muszę kupić czarną szminkę i muszę kupić czarne buty, więc lecimy. I nawet mamy świeczuszkę czarną, kitkową, jagodową z naszego sklepu z babkami kocimi. Jest mi tak cute i będzie dzisiaj idealnie pasować. Mówinka, mogłaś jeszcze szafki przemalować na kolor czarny. No tak, no challenge to na pełnej. Słuchajcie, weźmiemy teraz i przepakujemy moją torebkę, bo jest za jasna. Przepakujemy na Harry Potterowską czarną. To jest w ogóle pushing. Ale w każdym razie trzeba wszystko tutaj przepakować. Łącznie z tą szminką. Ta szminka jest tylko tymczasowa, pomalowałam sobie na razie ją usta, ale trzeba ją zmienić na czarno. Dobra, jestem już prawie gotowa, zapomniałam jeszcze o mojej koli czarnej. Olia, ja nie mogę wyglądać tak mrocznie. No jak nie mówinka. Jak tak wygląda, jak zwykle urocza. Mam nawet czarną bransoletkę na sobie. I tak wygląda moja stróweczka, czarna kurteczka z moimi czarnymi przypinkami. No to co, lecimy, buty i lecimy. O i nawet buciki bym miała czarne. Jesteśmy! Mamy pierwsze buciki i chyba je właśnie wybieram. Są śliczne. I te też, czarne odchodzone. Ale turciu! Ale sztos! Ciocia od kocku byłaby zachwycona. Mufinka wybiera. Zakupy! To jest kolejne miejsce, gdzie szukam czarnej szminki. Mhm. Następnie było, że NYX, ale NYXa tutaj nie widzę. Do następnego sklepu nie ma szpinek. Nie dla mufinki. Słuchajcie, chyba trafiłam. Mamy czarną pomadkę. Nie dobijemy się z testera. To jest tester. Taką znalazłam, jest chyba tak. Zakupki mamy zrobione. Teraz szukamy czarnej kawki. Są bałki. Super, cieszę się. Bałki. Mam pomadkę, muszę ją pomalować teraz. Chciałam. Halo. Moje czarne buty. Pieka. Co jest? Jesteśmy cali obładowani i czekamy na kawkę. Kupiłeś mi ciasteczko? No. Gladowe, więc jest ciemne. Uwaga, moi drodzy, dostałam czarną kawkę. Kiedy wziął czarne ciasteczko, ale ja mam tylko kaweczkę. I teraz mamy szminkę, którą trzeba otworzyć i przetestować. Ale stwierdziłam, że najpierw kawka, bo zaraz mi w sumie cała szminka by zeszła. Więc zróbko. Byliśmy tu na challenge'u, kiedy przez 24 godziny byliśmy tylko i wyłącznie słodycze. Filmik macie w proponowanej. Słuchajcie, muszę jakoś zmyć w ogóle tą pomadeczkę. Wezmę sobie może chusteczkę z taką pandą, w ogóle słodziutka jest. I uwaga, test naszej pomady. Okay. Matko. O nie! Jesteś tego pewna? Nie! Zostawcie to z kciukiem do góry za moje poświęcenie. Albo nie pachnie przynajmniej. O mój Boże. Nic nie powiem. O mój Boże. Ludzie się na mnie dziwnie gapią, ale lecimy teraz na jedzonko. Lecimy na jedzonko, oczywiście czarne. A tym razem idziemy albo na ramen czarny, albo na bułeczki bao, albo na pierożki. Zobaczymy. Jesteśmy! Musimy się upewnić, czy na pewno będą czarne bułeczki bao i czarne pierożki. Co ty chcesz, Kitek? Pojętnie, jeżeli będą czarne pierożki, to czarne pierożki. Pierwszy punkt listy, odpaczony mam kulkę. Nie, żeby coś, ale wiecie, zobaczcie, to też specjalnie jest ciemne. Mufinka jest ciemna, tu ciemne, góra ciemna, wszystko ciemne. Więc wszystko się idealnie pasowało. Nasze zakupki, co prawda ta torba jest biała, ale pudełka w niej są bo czarne. Bo to nie chodzi, to chodzi o kontrast. Kitek sobie pierożki wziął, ja sobie wzięłam bułeczkę bao i jeszcze czarniutkę. Tego kolka i zabieram się do jedzonka, a później trzeba poprawić ustka. Wielki test. Kisielą, pychasą. Za tymi łóżkami. No dawaj, wcinaj, wcinaj. Puściliśmy chwilę, teraz zbieramy się i idziemy na spotkanie z Policją. Idziemy dalej. Idziemy. Teraz jesteśmy na ramen. Mam problem, bo ja tutaj czarnego ramenu nie widzę, a Pola mówi, że tu jest, więc w sumie nie wiem. Jak coś to wina na Polcie, tyle jedzonka. A Polci jeszcze nie ma. Przyszła Polcia wreszcie i Polcia przypnie się. Też patrzcie, jest na czarno, chociaż ta różowa kreska na oko, to jej wybaczymy. Nie mam nic czarnego, wybacz. Ale zamówiliśmy jakiś ramen. Polcia mówiła, że to jest niby zwykły ramen, do którego się dodaje coś i się robi czarny. Czarny sezam? Nie wiem, że tak będzie. Picie nie miałam problem, bo picia w ogóle nie ma czarnego. Nawet ta kola nie jest czarna, więc jest problem. Myjemy ząbki, panowie. Ząbki? Suszymy ząbki. Myjemy rączki. Ząbki. Już w budzie myjemy ząbki. Czarną pastę. Czarną szczoteczką z czarną pastą. Znalazłaś czarną pastę? Tak. Jakaś wybielająca niby. Pokaż swoje ząbki. Jeszcze bardziej żółte przy tej szmince. Przy tej czarnej. Woda jest przezroczysta, więc mogę jej się napić. Nie. Jest przezroczysta, nie ma koloru. Na tle czarnego jest czarna. Chociaż jest niezastąpiona. Słuchajcie, teraz tak, to wygląda białe i ja mam to wrzucić, tak? W pole tak. Zaprezentuj. Stan czarny. Ja nie. Widzisz, ja się umiem ustawić. To jest
Teoretycznie ja na początku to robiłam, że wiesz, bawiłam tak, przerzucałam wszystko. Ale to z czasem po prostu robię tak. W środku jest czarne. I na samym dole właśnie jest ta pasta, która zafarbuje na czarno. Okej, okay. Najważniejsza pasta. Dawaj. Okej, okay, mamy tą pastę. Wow. Co ja robię? Dziwne. Słono gorzkie? Tak, teraz jest. Wszystko mieszu. Czy widać, że jest czarna? No, jest szarawa. Wielki test zrobimy. Już teraz wiem, jak smakuje kolor czarny. Tylko. No. No ja już zjadłem. Ramenik zjedzony, jestem pozytywnie najedzona, jak się smakowało. Przepyszne, no. Mój ulubiony był kawa. Idziemy teraz. Gdzie idziemy? Właśnie, idziemy naszą Polę do edukowania. Zapisać ją do szkoły, bo się boi sama. Dzięki, mamo i tato. Będziecie moimi rodzicami, dobra. Odprowadzamy ją do szkółki. Czekamy na Ubera. Jak nie przyjedzie koloru czarnego, to nie wsiadamy. No co? Polcia testuje teraz właśnie to. Zobaczymy tutaj werdykt, proszę bardzo. Tak, ja powiedziałam, że właśnie nam się woda w kranie zepsuła i takie coś. Proszę cię bardzo, próbuj, na łyżka. Na pewno. No napij się dla widza. To jest woda. No. Co ci to smakuje? To jest woda. Jakieś wapno czuję? Nie wiem, to jest jakiś muł. Nie, bo to jest więcej niż woda. No, to jest więcej niż woda. Nie, no spoko, ja wypiję. No. Posiada naturalnie czerwoną barwę. Okej, okay. Bo to jest z wulkanu, przecież pisze. Klasy. Bika. No nie, jednak nie z wulkanu. A ja stwierdziłam, że sobie przetestujemy ten tymbark i ten. Obydwa są czerwoną porzeczką. Nie spędzi nos. A to no nie co? Tymbark? Tarczyn ten i tymbark ten. I zobaczymy, który będzie lepszy. A do tego mam kolę czarną, więc dzisiaj będę dużo piła. No niestety czarnych szklanek nie mam, ale... Masz kubek. Kitkowy, który zajęłaś. No. Dobra, weźmiemy ten. O, taki błyszczący. Tymbark? Normalny. A jaki ma być? Tarczyn. Słodszy, ale normalny. Nie wiem, co Ania ma na myśli, mówiąc normalny. Czekaj, bo ci światełko muszę zapalić tak po ciemku. Nie! Nieważne, pomyliłem się. Teraz od razu jasno. Czemu ty się, co ty robisz? Finka, przegrałaś. Nie przegrałam, bo jesteś sweterek, no ale to powinien być ciemny. A twoje koraliki też są kolorowe. Ale koraliki są dodatkiem. Jest mi zimno, a mam gdzieś sweter czarny, ale wyobraźcie sobie. Dla czarownicy i kapelusz. Przez przeprowadzkę nie wiem, gdzie on jest. Wyglądasz jak halloweenowa jakaś postać. W sensie no, halloweenowa, czarownica! No bo Halloween idzie, wiesz. Aaaa. Polcia już poszła, a ja w sumie już tak przysypiam powoli. No i w skrócie to co? No, wydaje mi się, że powoli się kładziemy, tak? A z rana już koniec challenge'u. Muszę domyć tą pomadkę z ust. Nawet grzebień miałam czarny. Ja powiem wam, mega jestem z 12 challenge'u. Co prawda, no mój sweterek troszeczkę zagiął rzeczywistość, więc go tak trochę ściągnę. A niestety gdzieś mój czarny sweter się zapodział w przeprowadzce. Ale mam nadzieję, że ci miło się podobał. Koniecznie napiszcie, jaki challenge zrobić dalej. A my słodziaki! Przypominam mu kciuku do góry. A my słodziaki, widzimy się w kolejnym filmiku. Mój dziaki, pa! Odbijam sobie czarną szminkę na ręce.